Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanał Ryngraf. W niedzielę o godzinie 19 zapraszam Was serdecznie. Analizujemy kolejne rozdziały książki Tomizm Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin. Jeśli to Was interesuje, jeśli chcielibyście nabyć książkę, w przypiętym komentarzu umieszczam miejsca, w których jest to możliwe, w których można ją zakupić. Również można ją zakupić wspierając mój kanał, ale wtedy w przelewie trzeba wpisać to, co właśnie tam napisałam, więc czytajcie ze zrozumieniem. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy mój kanał wspierają. Działam całkowicie niezależnie. Chciałabym go rozwijać. Zachęcam również, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do śledzenia programów czwartkowych. W ostatni czwartek była rozmowa na temat tak zwanej nocnej zmiany. Wiele ciekawych wątków. Jeśli Was to interesuje, to również będę wdzięczna za podawanie dalej, umieszczanie gdzieś na Facebooku czy w innych miejscach tych programów, ponieważ to bardzo mi pomaga, ponieważ YouTube tnie zasięgi. Kolejny rozdział, ale zanim zaczniemy, to akurat ten rozdział jest w temacie tego, jaka się wywiązała dyskusja pod moim programem, czyli kwestia tego, czy powinniśmy używać sformułowania dowody na istnienie Boga, czy też w tym kontekście nie powinno się mówić o dowodach. I ja na ten temat nagram oddzielny filmik, który będzie zatytułowany Dowody czy drogi na istnienie Boga. Jest tutaj bardzo wiele wątków do omówienia. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze kiedyś spotkam księdza Dzierżaka, że to również będzie tematem rozmowy. Chciałabym jednak dzisiaj ten temat ruszyć, dlatego że właśnie to jest temat, tak się złożyło, dzisiejszego rozdziału, ponieważ jedno tak naprawdę z drugiego wynika, ale będę się trzymała tego, co jest w tym rozdziale, żeby jednak nie wchodzić na boczne drogi, ale zaczęłam przeglądać ten rozdział i stwierdziłam, że trzeba tutaj jednak dać jakiś wstęp dla Was, że dla tych, którzy nie mają dobrych podstaw filozoficznych, to może być zbyt trudne i zastanawiałam się, co może być taką właśnie taką informacją, która nam pomoże to zrozumieć, albo bardziej taką historyjką, i znalazłam fragment z książki Co dzień ze świętym Maksymilianem, o świętym Maksymilianie Kolbe, i które właśnie miał inne podejście do filozofii, do teologii niż to, które widzimy dzisiaj. Bo dzisiaj raczej jest takie podejście, żeby innych nie przekonywać, żeby innych nie nawracać, a w czasach świętego Maksymiliana to było inaczej, rozwijano apologetykę. I święty Maksymilian szczególnie, on był takim apostołem, chciał wykorzystać każdą możliwą okazję do tego, aby innych nawrócić. Tak więc rozmawiał nawet z nieznajomymi ludźmi, nawet w pociągu. Oczywiście był w habicie, więc jego współtowarzysze podróży, a często to byli innowiercy, Żydzi, ateiści i inni, widzieli, że siada franciszkanin, zakonnik. I jeden z takich współtowarzyszy, który nie był wierzący, zadał pytanie, widząc świętego Maksymiliana w pociągu: czy my możemy wiedzieć, że Pan Bóg istnieje? I owszem, odparł święty Maksymilian, w to chyba tylko może ktoś wierzyć, bo nikt nie potrafi udowodnić, że Pan Bóg istnieje, powiedział ten towarzysz podróży. Ach, proszę Pana, ja Panu to jasno udowodnię. Mnie pod tym względem już nikt nie przekona, powiedział mężczyzna. Chyba że Pan z góry odrzuci wszelkie rozumowanie, próbował dalej święty Maksymilian. No wcale nie,
tak? Nie chciał ten mężczyzna odrzucić rozumowania. No więc święty Maksymilian zaczął mu tłumaczyć, że wiara musi być rozumna, a zwłaszcza w zagadnieniu, czy Pan Bóg istnieje. A teraz muszę wiedzieć, w czym się wszyscy zgadzamy, bo od tego zacząć mi wypada, inaczej budowalibyśmy na niepewnym fundamencie. Więc zacznijmy. Czy Pan istnieje? Tak, ale ja jestem tylko częścią ziemi. Proszę Pana, później pomówimy o tym, czym my jesteśmy. A teraz ja tylko pytam, czy Pan istnieje? Tak jest. Więc nasze istnienie jest pewne. Tego bym nie powiedział. A to dlaczego? A bo my nic w ogóle na pewno wiedzieć nie możemy, a co jedni twierdzą, temu przeczą inni. To więc Pan nie jest pewny, czy Pan istnieje? Ja jestem tylko cząstką materii we wszechświecie. Nie chodzi mi o to, powtarzam, czym Pan jest, lecz czy Pan w ogóle istnieje. To jest, czy Pan jest czymś, czy też niczym. Oczywiście niczym nie jestem. Na pewno? Na pewno. Fałszywe więc jest Pańskie założenie, że niczego z pewnością wiedzieć nie możemy. Bo przecież Pan uważa własne istnienie jako pewnik. A ja? Czy nie istnieję? Tak. A ta pani, tamten pan i w ogóle wszyscy tu obecni? Także. I na pewno? Na pewno. Dlaczego pan to twierdzi? Bo oczy moje jasno mi o tym mówią. A te pola, łąki przesuwające się przed oknami wagonu, świat cały i gwiazdy nad naszymi głowami, czy istnieją? Także. W ogóle przyznaję już, że to, co widzimy, istnieć musi. Ale przecież Pana Boga nie widzimy. Proszę Pana, czy parowóz jedzie na przodzie? Oczywiście, na pewno, na pewno. A czy Pan go widzi? Nie, lecz gdyby było inaczej, nasz wagon nie posuwałby się naprzód. A więc Pan już przyznaje, że nie tylko możemy poznać jakąś rzecz przez bezpośrednie widzenie, ale także ze skutku, rozumem, przejść do poznania odpowiedniej przyczyny, prawda? Tak jest, odpadł towarzysz podróży. No i po tym fragmencie przejdziemy już do rozdziału, żeby pokazać, że zmieniła się właśnie strategia, tak? Nawracanie niewierzących pod wpływem tych tomaszowych dowodów na istnienie Boga. I to tutaj jest kluczem, nie nazewnictwo, tylko to, czy my niewierzących możemy nawrócić, czy też nie. I o tej zmianie między innymi jest książka amerykańskiego neotomisty Ralpha McInerney'ego, Preambula Fidei, którą być może kiedyś się zajmiemy. Z takiego podejścia, że my możemy za pomocą rozumu wykazać, że Bóg istnieje, czyli z przyczyny dojść do skutku, pojawiło się wśród katolików podejście, że my tego Boga nie możemy poznać, że najpierw jest wiara i że te pięć dowodów, czy też dróg, bo sobie tą dyskusję też zostawimy na później, na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu, jedynie pomaga temu, kto już wierzy. A ten, kto jest niewierzący, nie zostanie przez to przekonany. I to jest inne podejście od podejścia świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian, być może jest to bardzo prawdopodobne, że brał udział również w zajęciach Garrigou Lagrange'a, kiedy studiował w Rzymie. Nie wiemy wiele na ten temat, ale jest to bardzo prawdopodobne. Święty Pius X w encyklice dotyczącej modernizmu zauważał, że ich filozofia się opiera na takim religijnym agnostycyzmie. I możemy wykazać,
że ten agnostycyzm ma swoje źródło w filozofii Kanta i później już w filozofii pokantowskiej. Gdzie u Kanta mamy krytykę dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga? Ten agnostycyzm modernistów święty Pius X zdefiniował następująco. Wedle niego rozum ludzki jest całkowicie zamknięty w świecie zjawisk, to znaczy tyle, co powiedzieć w tym, co jest widoczne i w takiej postaci, w jakiej jest widoczne. Ani z prawa, ani z władzy przyrodzonej nie może on wyjść z tych granic. Dlatego nie jest mocen, czyli nie jest zdolny podnieść się do Boga, ani poznać Jego istnienia, nawet za pomocą rzeczy widzialnych. Tak właśnie Kant zmienia perspektywę. Z perspektywy świętego Tomasza z Akwinu, my obserwując te rzeczy, które widzimy, rzeczy stworzone, możemy dojść za pomocą abstrakcji do poznania Boga, do poznania pierwszej przyczyny. Natomiast ten krytycyzm wprowadzony przez Kanta i neokantystów zniszczył podstawy filozoficzne, podstawy, na których te tradycyjne dowody na istnienie Boga się opierały. Ponieważ między innymi odrzucone zostały takie obiektywne zasady rozumowania. Wprowadzony został subiektywizm. Gary Gulagrange też ciekawe stwierdza, skąd się bierze ten agnostycyzm, który paradoksalnie on wyrasta z takiego zbyt skrupulatnego dążenia do prawdy i umiłowania prawdy. Czyli taki skrupulantyzm w tym sprawdzaniu, czy wszystkiego możemy się na pewno dowiedzieć, czy na pewno wszystko możemy udowodnić i tak dalej, to podejście prowadzi do tego, że ci ludzie zaczynają przedkładać sobie metodę poznania bardziej niż samą prawdę. Nie ma dla nich znaczenia, pisze Gary Gulagrange, co jest potwierdzone, byleby to było metodologicznie potwierdzone. Tak? Do tej pory metoda miała być jedynie drogą służącą do poznania prawdy. A ten nowy krytycyzm, aby uzyskać większą pewność, rozpoczyna od pozytywnego wątpienia we wszystkie rzeczy, a ten skrupuł prowadzi go do uwięzienia siebie w subiektywnym fenomenie, w tym, że wszystkie te rzeczy tylko nam się jakoś zjawią subiektywnie, tak jak jest w filozofii Kanta, czyli nie możemy dojść do tego, co Kant określa jako rzecz sama w sobie, czyli jako na przykład idea konia czy kota, czyli to, co ogólne, a jedynie widzimy poszczególne zjawiska i to też w sposób subiektywny. Agnostyk, pisze Gary Gulagrange, który próbuje zbadać ten naturalny zakres intelektu, który dotyczy bytu, zapomina o podstawowej relacji, jaka zachodzi między intelektem a bytem. I Gary Gulagrange bardzo ciekawie taką filozoficzną postawę przyrównuje do działania człowieka, który wyjąłby na zewnątrz serce chorej osoby w celu sprawdzenia, jak długo jeszcze będzie żył ów pacjent. Ciekawe porównanie. I ten agnostycyzm, który staje się metodą, będzie w efekcie drogą prowadzącą do niewiedzy na temat tego, co jest realne. Człowiek, który odrzuci realizm umiarkowany, tomistyczny realizm, to go doprowadzi do takiego pogubienia się, co widzimy w tym, do czego te późniejsze filozofie zmierzają. I taka metoda, jak stwierdza Gary Gulagrange, metoda agnostyczna, w żadnym wypadku nie może doprowadzić człowieka do nadprzyrodzoności, ani też do prawdziwego Boga.
Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawe dwa podejścia, nad którymi możemy się zastanowić. Ja Wam też również dziękuję za komentarze i proszę o kolejne Wasze zdanie na temat agnostycyzmu, nawet jeśli ktoś jest agnostykiem, to niech się wypowie, gdyż z jednej strony mamy agnostyków, którzy twierdzą, że my Boga nie możemy poznać, ale agnostyk nie twierdzi, że my w Boga nie możemy wierzyć, jedynie, że nie możemy Go poznać, tak? Później będziemy też mówić o takim podejściu, jakie się później zrodziło, czyli pragmatyzm. Z tego stwierdzenia, że my nie możemy poznać Boga, pojawił się pogląd, że nie można dowieść, która religia jest prawdziwa, więc prawdziwa będzie ta, która będzie bardziej społecznie użyteczna, praktyczna. W ten sposób nie dojdziemy do prawdziwego Boga, pisze Garrigou Lagrange. I wbrew temu twierdzeniu, że Bóg miałby być niepoznawalny, że tylko każdy by miał wierzyć w to, co czuje, albo w to, co jest dla niego lepsze, albo to, co bardziej praktyczne, Garrigou Lagrange uważał z całą pewnością, że to poznanie Boga jest pewniejsze niż inne poznania naukowe. Nie tylko go możemy poznać, ale to poznanie jest pewniejsze niż poznanie, jakie mamy, jeśli poznajemy różnych ludzi, niż też poznanie nauk przyrodniczych. Znamy wielu ludzi, nawet tych, z którymi przebywamy, nawet naszą rodzinę, zawsze oni nas czymś zaskakują, albo możemy się zawieść na nich, albo komuś ufamy. Potem się jednak okazuje, że ten ktoś zawiódł nasze zaufanie. Jeśli poznamy, kim jest Bóg, nigdy się na Nim nie zawiedziemy. Poznając, że Bóg jest najwyższym dobrem, wiemy, pisze Garrigou Lagrange, że nie zostaniemy przez Niego skrzywdzeni. Natomiast nie możemy być pewni intencji naszych bliźnich, ani nawet naszych własnych. My nawet tak naprawdę siebie nie znamy. Znowu jego zdaniem agnostycyzm prowadzi do panteistycznego, a następnie ateistycznego ewolucjonizmu. Cóż to jest? Na razie się tym nie przejmujcie, o tym powiemy sobie później. Natomiast te wszystkie poglądy, i o prawdzie też sobie powiemy później, będą się wiązały z relatywizmem w kwestii prawdy. Co to oznacza? Ano oznacza to, że skoro zasada wszystkich rzeczy nie może już być dłużej odkryta w Bogu, to trzeba jej szukać w człowieku, więc zwrócenie się w kierunku człowieka. Garrigou Lagrange powołuje się w swoich pismach na teksty pierwszego Soboru Watykańskiego, mówiąc, że człowiek może poznać, może udowodnić istnienie Boga. No i tutaj tak pytanie, które się pojawiło, czymże by miał być ten dowód, czy możemy używać słowa dowód, i tak jak mówię, o tym zrobimy osobny program. Na razie tylko to, co tutaj mam przygotowane. I mówiąc o rozumowych dowodach, Garrigou Lagrange, będąc profesorem Angelicum, nie miał na myśli popularnej współcześnie metody naukowej, która polega na obserwacji, która jest rozumiana jako proces, w którym nie wychodzi się poza dane obserwacji i doświadczenia, czyli coś badamy, obserwujemy i w ten sposób udowadniamy. Jednak nie oznacza to, że teologia nie ma charakteru naukowego. Nie oznacza to, że to nie są prawdziwe dowody. To są prawdziwe dowody. Ponieważ jeśli mamy hierarchię nauk, to zdaniem dominikanina, to nie tylko jego zdaniem, bo to już mamy hierarchię nauk od Arystotelesa, teologia dostarcza nam pewniejszej wiedzy niż wyniki nauk przyrodniczych. Więc ten dowód będzie pewniejszy niż jakiś dowód na przykład z fizyki.
Za pomocą rozumu możemy poznać, że zjawiska, których doświadczamy, nie mogą wytłumaczyć się same, ale z konieczności wymagają istnienia przyczyny. Co więcej, za pomocą naturalnego rozumu możemy dojść do wniosku, że przyczyny należy szukać poza granicami obserwacji i doświadczenia, a wtedy otrzymujemy dowód o znaczeniu metafizycznym. Więc to nie jest ten sam dowód, co w fizyce, ale jest to dowód o znaczeniu metafizycznym. I ten dowód i ta wiedza będzie pewniejsza niż takie dowody, które by nam przedstawiła fizyka i biologia. To jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że kiedyś o tym więcej zrobimy. Skoro tak jest, to dlaczego tak wiele osób te dowody odrzuca? I to jest też kwestia, którą tutaj zarysuję. Jeśli Was to zainteresuje, to więcej zrobimy w jakichś kolejnych odcinkach, ale na pewno jeśli zwyciężę, bo już chyba jest bardzo dużo głosów na książkę 24 tezy teomistyczne, znaną również jako podstawy filozofii katolickiej, żeby to była kolejna rzecz do analizy. I tam, o ile się nie mylę, jest również o analogii bytów i wtedy Wam to dokładniej wytłumaczę, no bo jak żeby te wszystkie wątki wytłumaczyć, by musiał mieć chyba kilka godzin ten dzisiejszy odcinek. W każdym razie możemy zapytać, z czym się wiąże to, że niektórzy nie uznają tego, że my możemy poznać Boga, inni uznają, że my możemy poznać Boga i ci, którzy twierdzą, że my możemy udowodnić istnienie Boga, też się między sobą różnią, ponieważ mamy takie dowody na istnienie Boga, jak to przedstawił święty Tomasz z Akwinu, które wymagają tego, żebyśmy zaczęli od obserwacji naszego świata i potem dochodzimy do istnienia Pana Boga. Ale jest też na przykład dowód ontologiczny, który zaproponował święty Anselm. Święty Anselm definiował Boga, podał taki dowód, że Bóg to jest coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane. I że to jest takie oczywiste. I że głupi jest w ogóle ten, kto by tego nie rozumiał i tego nie uznawał, tak twierdził Anselm. Święty Tomasz z Akwinu, chociaż się zgadzał, że możemy udowodnić istnienie Boga, to nie zgadzał się z metodą zaproponowaną przez Anselma. Twierdził, że my potrzebujemy tego procesu, potrzebujemy zacząć bowiem od doświadczenia zmysłowego, a nie od jakiejś a priorycznej idei naszego umysłu. A prioryczny, czyli ten, który mamy od razu, bez doświadczenia zmysłowego. Z czym to się wiąże? To się wiąże z trzema różnymi rozumieniami bytu. I o tym też współcześni tomiści mało mówią, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o filozofię tomistyczną. Z jednej strony możemy byt rozumieć na sposób analogiczny i to jest sposób rozumienia związany ze świętym Tomaszem z Akwinu. Na przykład Jan Duns Scott, z którym pod tym względem Tomasz się nie zgadzał, twierdził, że stworzone doskonałości powinny być przypisywane Bogu w sposób jednoznaczny, uniwokalny. Jest jeszcze inny sposób rozumienia bytu, który nazywamy ekwiwokalnym, który przypisuje się empirystom. Jeśli zobaczycie, odsłuchacie sobie mój program o sporze o uniwersalia, to tam właśnie ta koncepcja jest przypisana temu, co nazywamy nominalizmem, co tam tłumaczę, czym jest nominalizm. Kwestie tego sporu o uniwersalia tych stanowisk, realizm i nominalizm, to jest kluczowe, żeby to zrozumieć, ponieważ Gary Lagrange mówi, że jeśli my będziemy na stanowisku nominalistycznym, to z tego stanowiska już nie będziemy mogli zaakceptować tych dowodów na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu. I dlatego właśnie dzisiaj tak wielu ludzi te dowody odrzuca, ponieważ nominalizm zwyciężył. O tym rozumieniu bytu, o analogii bytu
nagram osobny program. Na razie jest to tylko po to, żeby Wam zaakcentować, że przyjęcie tych dowodów na istnienie Boga jest możliwe tylko wtedy, jeśli będziemy rozumieli byt na sposób analogiczny. I ta filozofia jest określana przez Garrigou Lagrange'a filozofią zdroworozsądkową. To sformułowanie, które jest tytułem jego pierwszej książki, można zarówno tłumaczyć jako rozum naturalny lub jako zdrowy rozsądek, więc tutaj w języku polskim jest to pewien problem dla tłumacza, ale chodzi o to, że z jednej strony mamy skrajność tych, którzy tak jak Anselm chcieliby Pana Boga poznać od razu, a z drugiej strony empiryści, którzy zupełnie odrzucają możliwość poznania Boga. Garrigou Lagrange pisze następująco. Pragmatyczny nominalizm, który zmierza do stwierdzenia, że rzeczywistość jest niepoznawalna, i naiwny realizm, który wierzy, że z pomocą intuicji można natychmiast poznać Boga. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi twierdzeniami znajduje się filozofia zdrowego rozsądku. Bez wydawania pochopnych afirmacji, z precyzyjnego rozumowania wyrasta prawdziwa tradycyjna metafizyka, filozofia bytu. Tylko taka filozofia może być zgodna z rozumem naturalnym, ponieważ tylko przy pomocy niej możemy go wyjaśnić. Zdaniem Garrigou Lagrange ta kolejność i struktura pięciu dowodów na istnienie Boga sformułowanych przez świętego Tomasza z Akwinu koresponduje z naturalnym procesem rozumowania. Święty Tomasz zaczął od najbardziej oczywistego zjawiska, które my możemy zaobserwować, czyli obserwujemy różne przedmioty, to co po prostu widzimy, tak? Czyli jakieś kwiaty, jakieś drzewa i tak dalej. A następnie krok po kroku możemy wykazać konieczność istnienia pierwszej przyczyny. Z istnienia ruchu możemy dojść do wniosku, że musi istnieć pierwsza przyczyna ruchu, ponieważ w szeregu poruszycieli nie możemy postępować w nieskończoność. Natomiast niesamoistność świata wskazuje na fakt, że musi istnieć istota samoistna, która jest przyczyną tego świata. Z przypadkowości rzeczy wnioskujemy, że musi istnieć poza nimi jakiś byt konieczny. I ponieważ rzeczy różnią się od siebie stopniem doskonałości, to musi istnieć jakiś byt najbardziej doskonały i tym bytem jest Bóg. Powszechna celowość przyrody wskazuje na fakt, że istnieje najwyższy cel, którym jest Bóg. Dlaczego empiryści odrzucają te rozumowe dowody na istnienie Boga? Zdaniem Garrigou Lagrange'a przyczyna leży w twierdzeniu przez nich, w tym, że oni twierdzą, że zasada przyczynowości nie jest konieczną prawdą oraz że dzięki tej zasadzie człowiek może od rzeczy stworzonych dojść do pierwszej przyczyny. Oni to negują, twierdzą, że nie może dzięki tej zasadzie człowiek dojść od rzeczy do przyczyny. Dla pozytywisty, jak i dla nominalisty, samo takie pojęcie, sama idea przyczyny będzie jedynie wyobrażeniem, do którego będzie się jedynie jakaś wspólna nazwa odnosić. I tak właśnie ten Edward Leroy, o którym wspominaliśmy wcześniej, on krytykował dowody na istnienie Boga w bardzo podobny sposób, w jaki czynili to pozytywiści. I żebyśmy mogli obronić te dowody na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu, żebyśmy mogli wykazać, że za pomocą rozumu naturalnego może człowiek poznać Boga, należy co zrobić najpierw? Obronić, wskazać na konieczność tych podstawowych zasad metafizyki, o których trochę wspominaliśmy. W zeszłym roku nagrałam program cały o zasadzie niesprzeczności, czyli zasada tożsamości, zasada niesprzeczności, zasady sformułowane przez Arystotelesa. I tutaj pojawia się problem, ponieważ jak już zauważył to Arystoteles, te zasady są aksjomatami, one są takimi fundamentalnymi prawami i jako takie one już nie posiadają swojego dowodu. Nie można ich udowodnić, tych zasad, tak? Więc jakby tutaj dzięki tym zasadom możemy udowodnić istnienie Boga, ale samych tych zasad,
takich jak zasada przyczynowości, niesprzeczności, tożsamości, my już nie możemy udowodnić. My możemy jedynie podjąć się ich obrony w odpowiedzi na argumenty tych, którzy je negują. I tutaj Garrigou Lagrange stara się te zasady obronić. W jaki sposób? Poprzez rozważanie następujących zagadnień. Zasadności naszego intelektu, ontologicznej zasadności, czyli konieczności, że nasz intelekt musi istnieć. Wykazania, że te pierwsze zasady intelektu są konieczne, są zasadne. I po trzecie, wykazania, że istnienie jest właśnie tym, co konstytuuje podstawy sądu i rozumienia. Jest bardzo ciekawe, jeszcze raz to podkreślam, że przeciwnicy Garrigou Lagrange'a twierdzili, że to jest jakiś taki ten tak zwany tomizm esencjonalny, który odrzuca i nic nie wspomina o, albo odrzuca, albo nic nie mówi o koncepcji istnienia, a tutaj widzimy, że Garrigou Lagrange mówi o istnieniu, że jest to dla niego bardzo ważne. Jak to będzie w przypadku tej Herde de Chardin, bo o nim jeszcze dzisiaj nic nie wspomnieliśmy. Najpierw przyjrzyjmy się innym modernistom. Na przykład zdaniem Blondela te dowody na istnienie Boga Świętego Tomasza z Akwinu, one właśnie są abstrakcyjne, niekompletne. Jego zdaniem jedyną wartość będzie mieć dowód, który byłby oparty na ruchu życia, taki, który bierze pod uwagę działanie. Działanie to też było to główne pojęcie w myśli Blondela. Więc Blondel wychodzi z krytyką w stosunku dowodów na istnienie Boga. Teilhard de Chardin, przypomnijmy jeszcze raz, to był ten pierwszy rocznik kapłanów, którzy musieli składać przysięgę antymodernistyczną. Tak więc Teilhard wiedział, z czym może się to wiązać, jeśli tak po prostu wprost skrytykuje te dowody i na istnienie Boga, świętego Tomasza z Akwinu i twierdzenie, że my za pomocą dowodu możemy poznać Boga. I chociaż on wprost nie krytykuje tych dowodów na istnienie Boga, to jednak Teilhard de Chardin robi taki charakterystyczny dla siebie zabieg. Do tych dowodów, do tych argumentów świętego Tomasza on sobie jeszcze dodaje swoje idee, głównie właśnie tę ideę zmiany i ideę ruchu, twierdząc, że bez tej idei te dowody będą niekompletne. Oczywiście w tym dowodzie z ruchu już pojęcie ruchu się pojawiało, tylko Teilhard tutaj wprowadza swoje własne koncepcje. Twierdzi bowiem i pisze o tym w swoim dzienniku, co też jest ciekawe, że znalazłam to w jego prywatnym dzienniku, a nie w tych tekstach, które starał się opublikować, gdzie zwykle miał i tak zakaz publikacji. W swoim dzienniku stwierdził, że te tradycyjne dowody na istnienie Boga należałoby przekształcić, że one powinny być intuicyjne, że one powinny być niezależne od metafizyki. No i to twierdzenie jest właśnie tym, co oddala Teilharda od takiego właśnie tradycyjnego rozumienia tych dowodów na istnienie Boga, co przybliża go do modernistów. Ale jeszcze bardziej Teilharda do modernistów przybliża kwestia stosunku nauki do wiary. Gdyż jak Garrigou Lagrange zauważył, jak święty Pius X zauważył, dla modernistów dzieje się taka rzecz, w ich mniemaniu oczywiście. Dla nich nauka ma być niezależna od wiary, więc nauka ma robić sobie co chce, angażować się we wszystkie tematy, nie zważając w ogóle na teologię, na jej wyniki. Nawet sobie może negować zasadność istnienia pierwszej przyczyny, czy Boga, może sobie robić co chce. Natomiast wiara, teologia ma polegać na nauce. Więc dzieje się odwrotność tego, co sobie zamierzył Arystoteles. Dla Arystotelesa metafizyka była tą najwyższą z nauk, później teologia, metafizyka to były najwyższe.
I jeśli mamy jakieś nowe odkrycie z biologii, z fizyki, to absolutnie nie powinno to wpływać na metafizykę, a też te nauki przyrodnicze nie powinny podejmować takich tematów, które właśnie dla tych nauk wyższych, tych bardziej abstrakcyjnych mamy zarezerwowane. A tutaj teologia staje się służebnicą fizyki, staje się służebnicą biologii. Jaki będzie to miało skutek dla teologii? No otóż jej zasady, jej dogmaty już nie będą niezmienne, ponieważ nauki przyrodnicze dotyczą tego świata, który się zmienia i co jakiś czas mamy tutaj nowe odkrycia. Święty Pius X zauważył, że takie twierdzenie, że nauka miałaby być zupełnie niezależna od wiary, zaś wiara miałaby podlegać naukom przyrodniczym, takie twierdzenie jest w sprzeczności z tym, co nauczał na przykład Pius IX czy też Grzegorz IX. I Gary Lagrange idzie tutaj w duchu tradycyjnym. Uważa, że człowiek nie potrzebuje w żadnym wypadku tych przyrodniczych nauk, aby mógł poznać Boga, ponieważ nie należy łączyć zmiennych hipotez naukowych z niezmiennymi prawami. I tutaj możemy się zastanowić, co na ten temat powie Teilhard de Chardin. Dla niego tą zasadą będzie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, ewolucja. Widził Teilhard, że skoro świat staje się coraz bardziej boski, to wkrótce za pomocą biologii człowiek będzie w stanie uchwycić Boga. Stwierdził Teilhard de Chardin w jednym ze swoich esejów, że ewolucja jest ręką Boga, która przyciąga nas do Niego. I ponieważ te wyniki nauk przyrodniczych mają mieć wpływ na religię, to Teilhard twierdził wbrew temu, co mu zalecili przełożeni, że nie może się zajmować jedynie nauką, ponieważ w pewnym momencie ze względu na tak kontrowersyjne poglądy, które głosił, już nie wiedziano, czy to herezje, czy nie. Jednak jego przełożeni dosyć byli w stosunku do niego łagodni mimo wszystko. Nie chcieli go tak wyrzucić z zakonu, więc powiedzieli mu, żeby się zajął tymi badaniami naukowymi, ale żeby się nie wypowiadał na temat filozofii, na temat teologii, żeby nie pisał nic publicznie. I on stwierdził, że kazać zakonnikowi zajmować się tylko nauką, ale nie pozwolić mu przemyśleć od nowa całej jego wizji religijnej, to dać mu zalecenie niewykonalne i z góry go skazać na stan wewnętrznego rozdarcia, a co za tym idzie, na mierne osiągnięcia. Dlaczego tak napisał? No dlatego tak napisał, ponieważ właśnie z jego zdaniem te nauki przyrodnicze miałyby na jego teologię wpływać i u niego to widzimy. I tym, drodzy Państwo, od tego wątku zaczniemy w przyszłym tygodniu, czyli jeszcze trochę się zastanowimy na temat tej relacji u Teilharda wiara i nauka. Poglądy Gary'ego Lagrange'a na ten temat już poznaliśmy. I potem nadal zajmiemy się kolejnymi aspektami modernizmu. Tutaj dzisiaj to, co ruszyliśmy, to jest ten ważny element. Otóż modernizm odrzuca możliwość rozumowego poznania Boga. Bóg będzie niepoznawalny, więc będzie tutaj przekierowanie się albo na uczucia, albo też mamy tutaj ten ciekawy przykład, że z jednej strony Bóg ma być niepoznawalny, ale teologia ma podlegać wynikom tych nauk, które zdaniem tych teologów możemy poznać, czyli idea Boga byłaby uzależniona od biologii, od fizyki. Zupełnie jest to różne podejście od tego tradycyjnego, ale dzisiaj to tradycyjne jest tak zapomniane. Stąd to, o czym ja mówię, co przytaczam, może być dla wielu osób całkowicie nowe. Pojawiły się też odwołania, przykłady do różnych innych podręczników neotomistów i chcę powiedzieć, że ja czytam te wasze komentarze, te, które są, wszystkie czytam, ale
te merytoryczne będę się starała zapamiętać, zwłaszcza te, które się odnoszą do różnych neotomistów. Dlatego komentujcie dalej, nie zniechęcajcie się. I może też za jakiś czas, jak już skończymy to, jak już skończymy 24 tezy tomistyczne, to wtedy może nie w tym cyklu, tylko w innym, chciałabym zająć się porównaniem poglądów różnych neotomistów, gdyż moim zdaniem jest tutaj zamieszanie dla człowieka, który chciałby poznać myśl świętego Tomasza z Akwinu. Nie jest to oczywiste, ponieważ oni się między sobą różnią i stąd oburzenie niektórych z was w komentarzu, że taki, a nie inny autor, który jest uważany za neotomistę, pisze inaczej niż to, co ja mówię. Chciałabym to jakoś sklasyfikować i wyjaśnić te pewne nieporozumienia. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że mnie motywujecie do dalszych nagrań. Proszę was o kciuka w górę i proszę was, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia. I jeszcze raz zapraszam, czwartki 18:30 i niedzielę godzina 19:00. Do usłyszenia.